Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. No dzień dobry, jakieś porządki powarsztatowe. Dawno mnie tu nie było zresztą na tym złomie, dlatego już przywitałem się z pracownikami. Już były żarty w ciągu minuty. Także fajnie. No nic, najciekawsze to ta szyna tutaj i ten dwutorownik. Kawał dziada, taki by mi się akurat sprzedał, no ale może nie teraz. Dobra. Gruby pojechał, złom, nie pracownik. Coś tu zostało, jakaś rezerwa. Czy tu coś z tego, czy tu nic? Wygląda trochę jakby tu było totalnie nic. Ale jak to obejść, wiesz jak jest. Czasami coś spadnie, nie spadnie. Ale tu chyba nie chcę prowadzić tego monologu w wieczność. Oprócz śrub. Jaka to jest wytrzymałość? 5,8. O kurna, nawet śruby są 5,8. Niewiarygodne. Zobaczymy. Co tu? To też nic. No nic, taki ten gruby, jakiś taki lichawy, ale nic nie spadło, nie nic. Jeszcze to przejdę oczywiście zaraz sam. Tu jeszcze warto, tak mi się wydaje. O, Biedronki, śliwierka się spaliła. Działała, działała i zrobiła, nie działa. Jakiś akumulatorek, jaki? Metabo, o. Metabo, to może się nad nim warto zastanowić. No kurde, się woda wylała. Widzieliście takie coś, kurwa? Takie rzeczy tylko w erze. Dobra, tu nic, chodźmy na cienki. Co na cienkim? Ślady zbrodni. To była miedziucha. Jeżeli nie ma. Opony, opony? Opony, no tak, są opony. Czy koła całe? Ktoś nie przyuważył. Co my tu jeszcze mamy? Błotniki. O, było coś docinane. O matka, ale to była katastrofa. Dobra, jest się tu czego złapać. Uważam, że summa summarum będzie nieźle. Przepatrzmy to oczkiem tutaj z wami. Tu akurat nic, trochę blacharskiego. Tu dużo nie widów. Tu uważam, że będzie się czego złapać. No, tu może być. Nie głupio. Trzeba będzie to porozrzucać. No, to był struk jakiś fajny. To stary kunc. No, to będzie stary struk. O. W sumie. No, widzicie jak jest. Ewidentnie tu coś wyleciało z warsztatu. O, pompka starej daty. Pewnie spytacie, gdzie rękawiczki. Nie ma, zapomniałem. Jestem tak pół cywilnego, w sumie mam tylko buty takie w miarę bezpieczne, a reszta to tak normalnie ubrany. Rękawiczek też nie miałem. Dobra, ja sobie to wszystko przewrócę. To, to może było ciekawe. Nie to. A, piła. Dobra. Zobaczcie sobie sami oczkiem. Jak to tu wygląda?
Ja to zaraz postaram się wywalić i przepatrzeć. O, szczypce kowalskie chyba, mi się wydaje. O, to tak samo. O, to na pewno. Patrzę, czy samoróbka, ale chyba nie. Chyba nie. Oprócz tego, że śruba wymieniona, to nawet. Może dołożymy do swojego zestawu, a później się zastanowimy. Powiem wam tak, tu jeszcze przejdziemy. Przejdziemy, popatrzymy. O, o, tu jest. O, jest. O, był. Kurde. Tu popatrzymy, tu przejrzymy, tam komputer jakiś. O, już nasi byli. Ramy wyciągnij, dysk wyciągnij, procesor wyciągnij. Płytę zostawimy. Dobra, teraz tak. Tak, jeszcze tutaj zerknąłem. Tak to wygląda. Ja postaram się obrócić te beczki. Wywrócić w sensie. Jakby coś było ciekawego, to zaraz się włączam. Ale jeszcze w międzyczasie możemy tu przejść. O, rowerek to jest? Tak, rowerek. Badziewie. O, starsza wiertarka, ale ze zszlifowaną rączką, to niech tu zostanie może. O, tu jest w ogóle coś po siłowni spadło, bo tutaj widzę rolki do bieżni pod tymi kratami. Te kraty w sumie też nie takie bardzo złe. Ale nie chce mi się tworzyć. Ło, tu znowu do przepaczenia. Dobra, to zacznę. Kurde, no będzie potencjał z tego. Będzie potencjał na pewno jakiś. Ale zacznę może od... Zanim mi auto zostawią, to może zacznę od tych dwóch, tutaj trzech. O, od tego zacznę i włączamy się, a jak nie, to grzebiemy tam dalej. O kurde, tam są jeszcze więcej komputerów jest. Tutaj te dwa obróciłem. W sumie tutaj nie ma nic jakoś tak, to jest do karnistra, ale mam, to zostawię komuś innemu. Nie widzę tu, żeby było coś takiego tak na szybko, nie widzę bardzo ciekawego. Tutaj też jedno wiadro wyrzuciłem. Też nic bardzo ciekawego nie było. Tutaj się zaczęły ciekawsze rzeczy. O, wózek wizłowy jedzie. To jest do kowalskie, to typowo po jakimś kowalu było, tak mi się wydaje. Powiem wam, znalazłem numeratory w takim dość ładnym stanie, więc jeszcze sobie przepatrzę, ale raczej wezmę. Tu podejrzewam, że obok tych gwoździ może być beczko ciekawiej. Na siłę. Lekko mocno. Dobra, może... Może nie bardzo. Jednak się pomyliłem. Dobra, no to jednak się pomyliłem. Trudno. Myślałem, że będzie coś ciekawszego. Będzie na żywo. Tam jeszcze idę, tam, to zaraz się tam widzimy. Tutaj szedłem po drodze do tamtej skrzynki, tej drugiej, i zauważyłem pełno, tu są i łożyska, i śruby M10 samokontrujące. Śruby zbieram, a co ciekawe, powiem wam, z tymi łożyskami wszystkie mają jakąś... No dobra, może nie wszystkie, łożyska są... Ile to jest napisane? 608Z. A na przykład to jest uderzone tutaj, weźmy jakieś, to tak ładnie wygląda. To znowu jest nieopisane, ale to będzie... A nie, jest, nawet SKF-u to jest. To jest... O! To jest na przykład... Fajne, to bym wziął, dobra. To ja się jednak nad tymi łożyskami skupię. To zobaczyłem pierwsze parę, kilka sztuk i były uszkodzone, ale widzę, że tu nie wszystkie są uszkodzone. To też by było spoko.
Jakby to były faktycznie SKF-y i to najlepiej stare, bo te nowe to robią chyba w Turcji czy gdzieś tam. Patrzcie ile tego tutaj jest. No to też jest uszkodzone. O, to jest spoko. Nie wiem o co chodzi, patrzcie ile tego tu jest. Ja głównie tu nakrętki zbierałem, bo nówki, widać, że nówki, a łożyska no to trzeba sprawdzać jednak. Dobra, tych dziesiątek to będę miał na zapas, ale wiecie jak jest. W tych pieniądzach żal nie brać, albo głupota nie brać. Dobra, i te łożyska. Czy będzie nad nimi popatrzeć. No, tu są jeszcze... Nie, one są po prostu brudne. Myślałem, że to są w tej gumie. O, to też by było. Dobra, kurde, chciałem bym powiedzieć, że jednak wszystkie są uszkodzone. A to wychodzi, że nie wszystkie są uszkodzone. Także nie trafiłem. Dobra, ja sobie tu przepatrzę. O, to jest na przykład uszkodzone. O, to też. O co chodzi, że niektóre są ok? Po jakiejś akcji serwisowej? O, to też jest ok. Dobra, kilka tam wezmę. Nie będziemy szaleć, bo... Nie wiadomo, czy wykorzystam kiedykolwiek. Dobra, tu jeszcze krętkę. Tam jeszcze coś tam. Ale tego jest dużo. No. Dobra, idę tam dalej, nie przedłużając. Tu mi się wydawało coś ciekawego, ale przewróciłem i tylko te uchwyty do szklanek. Ja też je pozbieram dla kolegi, bo on lubi takie fanty. O, i kolejny transport, ale się pięknie zapowiada dzisiaj. To dla kolegi odłożyłem, bo on lubi takie rzeczy, więc mu to zostawię, później ma być. I znalazłem jeszcze taki scyzoryk. To wygląda na polską odpowiedź na ten szwajcarski zegarek. No coś jakieś takie mam wrażenie, że tu jest ten... Może być Gerlacha. Ale nie widzę, żeby to gdzieś było tutaj zachowane czy coś. No nie wiem, włożę kumplowi. Niech sobie zobaczy, on jest lepszy w tych klimatach. Tutaj jeszcze jest pełno takich kluczyków jednorazowych. O, taki wiecie, się dokłada do składania czegoś tam. Tu nie ma nic, tu nie ma nic oprócz tych bram, ale bramki tutaj są zgnite, więc nie budujmy. No i tam jeszcze panowie coś rzucili, to pójdę zobaczyć co. I w sumie to by było chyba tyle. I tak ładnie. Tak nie ma co marudzić. Szkoda tylko, że leje, no ale taki mamy klimat. Trzeba się cieszyć, że mamy cztery pory roku, a nie tylko jedną. Na przykład zimę jakbyśmy mieli, to by była lipa. Albo jesień taką deszczową, o, to by była dopiero lipa. Nie no, kurde. Panowie się wysilili, hałasu narobili, jakby nie wiem co, a wyrzucili tylko to. Także, także tego. Dobra, podsumowanie będzie szybkie. Woreczek nakrętek, no, mam chyba dziesiątki, dwunastki głównie. Te łożyska, co tam były, postarałem się wybrać takie ciekawsze, zdrowsze. Przecinak, jakiej to jest firmy? Dobra, jakiejś tam firmy jest. Ten akumulatorek Metabo, tego chyba nie widzieliście, nawet miałem zażartować, że znalazłem numeratory, tylko bez szóstki, że jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, siódemka, ósemka, dziewiątka, bez szóstki. No, tylko później pewnie by było w komentarzach, że debil nie wie, że szóstkę, dziewiątkę można na szóstkę odwrócić. Nie no, taki miał być żart, jak to znalazłem, od razu o was pomyślałem, no, ale stwierdziłem teraz, że dobra, niech będzie. Najbardziej mnie tutaj z tych wszystkich rzeczy cieszy ten struk Kunz, nie wiem, numer 80, czyli pewnie tutaj na 80. Taki stary, ładnie wygląda, podoba mi się. Wiecie, czasami człowiek ma takie odchyłki na takie klimaty, więc go cieszą. A jak człowieka cieszą i to jeszcze kosztuje nic, to czemu nie brać? Także, no, tyle właściwie. Może mało, może dużo. I się podoba. Fajny dzień był. Szybki wypad, ale fajny. Dobra, drodzy moi, trzymajcie się, pozdrawiam, czołem.